Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku. To jedna z 8 i zarazem najmłodsza taka jednostka w kraju. Od listopada 2017 roku działa w budynku Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Po 2 latach działalności władze oddziału podjęły decyzję o uhonorowaniu zasłużonych reprezentantów środowiska naukowego z północno-wschodniej Polski. Kryterium podstawowe, jakość naukowa osiągnięcia. Mieliśmy około 16 zgłoszeń, bo obszar jest dość działania dość szeroki. To są różne dyscypliny. Dodam i przypomnę, że to chodzi o województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie. Nagroda trafiła do profesora Andrzeja Stupakiewicza z Uniwersytetu w Białymstoku. To fizyk, który bada sposoby ultraszybkiego, fotomagnetycznego zapisu danych na przeźroczystym nośniku. Jesteśmy w trakcie badań. Natomiast cieszymy się, że jednak nasze wyniki, to co uzyskaliśmy jako fizycy, zostali zauważone. Stawiamy oczywiście na jakość, na zasięg, żeby zasięg był ogólnie światowy, żeby nasze badania, nasze ośrodki były widoczne tak naprawdę w całym świecie. Komisja konkursowa postanowiła przyznać również 2 wyróżnienia. Pierwsze z nich otrzymał profesor Zbigniew Chojnowski z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM za książkę Wyobraźnia historyczna Mazurów Pruskich, studia i źródła. Wyróżnienie, zwłaszcza takie wyróżnienie z Polskiej Akademii Nauk, traktuję jako motywację do następnych badań. Mam bardzo obfite plany badawcze, oby tylko starczyło zdrowia i czasu i środków, aby to wszystko zrealizować. Drugie wyróżnienie trafiło do dr Magdaleny Niedziałkowskiej z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, która bada zróżnicowanie genetyczne populacji łosi. Czujemy się docenieni i myślę, że jest to takie bardzo motywujące, że to, co robimy, jest w jakiś sposób nagradzane. To, że tutaj właśnie docenieni są naukowcy z rejonu północno-wschodniej Polski, jest, myślę, ważne dla nas. Nagrodę naukową oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku, ufundowaną przez prezesa Polskiej Akademii Nauk, profesora Jerzego Duszyńskiego, wręczono po raz pierwszy. W przyszłym roku planowane jest wręczenie 3 takich nagród. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv